Cześć, nazywam się Anka Hosteńska i chciałabym dzisiaj odpowiedzieć na ważne pytanie: wciągać ten brzuch czy nie wciągać? Ponieważ wiele osób, szczególnie kobiet, zwraca się do mnie z tym pytaniem, czy chodzenie na wciągniętym brzuchu jest w porządku, no bo przecież jakby nie było, mówi się o tym, że mięśnie brzucha stabilizują naszą postawę, więc powinny być cały czas napięte czy nie powinny? I tutaj ważną sprawą jest, żeby pamiętać, że nie mamy tylko jednego mięśnia brzucha. Na brzuchu mamy dużo więcej mięśni. Dzisiaj się zajmiemy przede wszystkim mięśniem prostym i mięśniem poprzecznym brzucha, ponieważ tutaj ta sprawa wciągać brzuch czy nie wciągać i jak go wciągać rozgrywa się głównie między tymi dwoma mięśniami. Więc na początek pokażę Ci, jaki mają przebieg te mięśnie, żeby lepiej zrozumieć, jaki ruch wywołują w ciele. Mięsień prosty brzucha ma przyczep przy mostku oraz spojeniu łonowym, czyli idzie nam przez cały brzuch z góry do dołu. Napinając się, zbliża swoje przyczepy, czyli zbliża spojenie łonowe do mostka, bądź mostek do spojenia łonowego, czyli powoduje skłon. Najczęściej, chcąc wciągnąć brzuch, napinamy mięsień prosty brzucha, czyli ten, który jest odpowiedzialny za nasz sześciopak i ten, który ćwiczymy robiąc brzuszki. I zazwyczaj napinamy go właśnie, chcąc wciągnąć pępek do kręgosłupa. Jednocześnie tak jakby za tym wciągnięciem pępka do kręgosłupa załamuje też nam się klatka piersiowa, ponieważ mostek zaczyna być ciągnięty w stronę pępka za sprawą właśnie mięśnia prostego brzucha, którego przyczepy, tak jak przed chwileczką zobaczyłaś, są między innymi przy mostku. Teraz zobacz, jak wygląda sylwetka po prostu stojąca, luźna, bez napięcia mięśnia brzucha, żadnego, i z wciągniętym brzuchem, czyli z napiętym mięśniem prostym brzucha. I teraz powstaje pytanie, czy w tej pozycji w ogóle da się oddychać? Zaobserwuj oddech w momencie, kiedy stoję bez napiętego brzucha, na całkowitym luzie, i również mój oddech w momencie, kiedy wciągam brzuch, czyli napinam mięsień prosty brzucha. Jest różnica, prawda? To w takim razie, w jaki sposób aktywować mięśnie brzucha, żeby stabilizowały naszą sylwetkę i nie utrudniały oddychania? Żeby zrozumieć, popatrz, jak przebiega mięsień poprzeczny brzucha. Mięsień poprzeczny brzucha idzie, jak sama nazwa wskazuje, w poprzek brzucha. Jego napięcie nie wywołuje jakby żadnego ruchu, natomiast go stabilizuje, ponieważ ten mięsień jakby oplata w poprzek naszą jamę brzuszną. Jest to najgłębszy mięsień brzucha, właśnie odpowiedzialny za stabilizację naszej sylwetki. W jaki sposób go napiąć? Najłatwiej wydłużając kręgosłup. Czyli jeżeli siedzisz, poczuł, że siedzisz na kościach, na guzach kulszowych w pośladkach. Jeżeli nie, wyciągnij sobie pośladki, wciśnij guzy kulszowe w podłogę, czy gdziekolwiek siedzisz, w krzesło, wydłuż czubek głowy do sufitu i poczuj, jak Twój brzuch się wydłuża. Jeżeli wyciągniesz sylwetkę, brzuch automatycznie się wydłuży i właśnie mięsień poprzeczny brzucha napnie się na takie swoje 30%. I teraz popatrz, jak wygląda moja sylwetka w momencie, kiedy stoję z luźnymi mięśniami brzucha,
A jak wygląda, kiedy się wyciągnę i zaktywuję mięsień poprzeczny brzucha? Zwróciłaś uwagę na oddech? Jeżeli nie, to popatrz teraz, jak oddycham w momencie, kiedy stoję całkowicie luźno, z totalnie luźnymi mięśniami brzucha, a jak wygląda oddech, kiedy się wydłużę i zaktywuję mięśnie poprzeczne brzucha. Czyli chodzi o to, żeby niekoniecznie wciągać brzuch i przyciągać pępek do kręgosłupa, chodzi o to, żeby wydłużać kręgosłup. Jeżeli wydłużysz kręgosłup i zaktywujesz mięsień poprzeczny brzucha, nie dość, że można normalnie oddychać, można wziąć głębszy oddech, jednocześnie nasza sylwetka jest bardziej prawidłowa, kręgosłup jest bardziej zabezpieczony. To jeszcze, jeżeli to Cię nie przekonuje, to popatrz, brzuch całkowicie inaczej wygląda, jeżeli masz sylwetkę wydłużoną, niż jeżeli masz po prostu wciągnięty brzuch. Na pytanie, wciągać brzuch czy nie wciągać, moja odpowiedź brzmi nie wciągać, wydłużać. Także jeżeli chcesz być na bieżąco z moim kanałem, subskrybuj go, daj łapkę do góry, jeżeli Ci się podobało, jeżeli masz pytania, zamieść je w komentarzach. Obiecuję, że do tematu brzucha jeszcze wrócę w kolejnych filmikach, ponieważ to jest bardzo, bardzo rozległy temat.